Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry State of Decay. To już chyba siódmy odcinek naszej serii i dzisiaj będziemy robić wypad już troszeczkę dalszy, bo tutaj dostałem informację, że znajduje się doktor, którego wcześniej szukaliśmy, więc do niego pojedziemy. Jeżeli się uda, to też tutaj tą transmisję spróbujemy złapać. Tutaj widzę też, że jest wojsko, to możemy najpierw do tego wojska po drodze, bo w sumie tak będziemy jechać. Podjechać, zobaczyć, co oni tam robią, bo chyba jakieś egzekucje na ludziach. Teraz będę grał tą Lili, mamy pick-up, mamy też pistolet, bo niestety tylko sam jestem. Inni, właśnie nie wiem, gdzie są w ogóle inni z tej bazy, bo jest niby 12 osób, ale tam jest w bazie kilka tylko, a reszta śpi. Dlatego ja z kolei zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, żeby mieć powiadomienia, bo gra się naprawdę bardzo fajnie, gra jest całkiem przyjemna. Mnie osobiście bardzo wciąga i gdyby nie to, że nagrywam odcinki, to myślę, że już dawno bym ją skończył. Nie wiem, czy to nie jest tam gdzieś na górze. Chyba jednak, kurde, gdzieś tam na górze. Nie wiem, jak tam dojechać. Chyba, że można się ewentualnie tam wspiąć. I chyba tak trzeba będzie też zrobić, kurde. Ale nie wiem właśnie, w którą stronę. Wcześniej już się wspinaliśmy w jakimś tam miejscu. Tutaj zobaczcie jakiś kanał. Ciekawe, czy tam można wejść. Nie wiem w ogóle, czy to z tej strony się wchodzi. Tutaj wcześniej już byliśmy. Ale to wygląda na takie miejsce raczej ciężko dostępne. No słuchajcie, znalazłem szlak. Tutaj z drugiej strony nawet chyba będzie można wjechać, chociaż nie wiem, czy warto, ale ona, ta babka ma taką małą staminę, że porażka. No ten Markus jednak dobrą był postacią i z każdym odcinkiem coraz bardziej żałuję, że musiał od nas, że musiał Markus nas opuścić. Nie wiem, czy tu będą ci wojskowi, chociaż może chodzi o to, że tu będzie dobre miejsce na... Tak. Będziemy chyba robić znowu ten ostrzał. A tutaj post office, jest to dziwne, że nie miałem jeszcze zaznaczonego tego. Może po prostu z tamtej strony nie było widać. Nie wiem, czy tu są w ogóle jakieś hordy. Dobra, jest jedna. Tam, dobra, poszło. Nie wiem, czy jest więcej. Dobrze by było od razu chyba wszystkie. Okej, dobra, czyli to by było na tyle. Możemy w takim razie jechać. O Jezu, tutaj znowu potrzebują ludzie pomocy mojej. No to są takie pierdoły po prostu nieogarnięte, że masakra. Ale na walkę to już nie chcę iść. W tym samochodzie zobaczy, ile osób mogą do tego pick-upa wziąć. No kilka na pewno, żeby jeszcze ewentualnie się właśnie lud zmieścił. Myślicie, że to mądry pomysł, żeby tutaj wycofywać? No nie jestem do końca przekonany. Ale już nie ma też jak... Nie ma jak wyrównać. Chociaż... Note, lowering, don't trust the army. Ale czemu mam właśnie im nie ufać? Zaczynają pomagać nam. Chociaż powiedzieli wcześniej, zanim pomogli nam. Powiedzieli, że jesteśmy bandą wiśniaków z pistoletami i że bez nich sobie nie poradzimy, więc nie są to zbyt miłe osoby. Dobra, to teraz jedziemy do... po naszego doktorka. Mam pistolet z tłumikiem, więc dzisiaj pewnie troszeczkę sobie postrzelamy. Zobaczymy, jak tam się strzela, czy wystarczy na przykład głowa, tylko mam pistolet z tłumikiem, więc ten tłumik jest na 30 naboi. Baza troszkę już jest rozbudowana, nie wiem, czy nie jest przypadkiem maksymalnie rozbudowana. Fajnie by było pewnie znaleźć jakąś nową bazę, może to w tym drugim mieście z kolei byśmy znaleźli tą nową bazę. Jakąś taką większą, bo tutaj niestety, ale jest ograniczone to wszystko i te zabezpieczenia moim zdaniem są słabe i nie wiem, czy można zrobić lepsze, bo wydaje mi się, że właśnie nie bardzo. Bo próbowałem tym młotkiem, nie wiem czemu, jak już kilka razy tak tym młotkiem robiłem, a później się loguję i nie jest to wszystko naprawione. Zobaczymy, jak to będzie. Tu ładny samochodzik jest taki sportowy, kurczę. Te samochody warto brać, bo one w zasadzie tutaj już zawsze będą zostawały, bo przecież ja tutaj drugi raz już pewnie nie będę wracał. Ciekawe, czy coś jest w ogóle za zabić. O kurde, gdzie ja pojechałem? Myślicie, że teraz gdybym tutaj dał w lewo, to bym dojechał gdzieś? O, shit.
A tutaj nie chcę, bo tam na pewno kiedyś będzie jeszcze quest. Czekajcie, tu jest jakaś taka ścieżka, czy mi się to wydaje? Wydaje, no to... Znaczy jeździ se spoko. O kurde, patrzcie, dinozaury. Dobra, to dinozaura robimy. Skoro u mnie na kanale główna seria to Ark Survival Evolved, to musimy tutaj tego dinozaura zobaczyć. To było przeznaczenie. Chyba po prostu na tym dinozaurze jest... O ty kurde! Jaki... What the fuck? Nie da się go przejechać chyba, nie? Tak, jest tak zrobione, żeby go nie można było przejechać. A tutaj tych zombiaków dużo. I wydaje mi się, że tutaj po prostu będzie później jakaś misja. Dlatego tutaj jest tak zrobiona taka miejscowa. Na pewno tutaj później coś tam będzie, ale to już będziemy mieli przynajmniej... Już będziemy mieli jakoś tam załatwione. Muszę ich wszystkich porozjeżdżać, tutaj weźmiemy później tak inny samochód. Więc mogę ten spokojnie rozwalać. O, teraz może go bym przyjechać. Gdybym to lepiej zrobił, to na pewno. Teraz mógłbym go o ścianę jakąś uderzyć na przykład. Kurde, brałem leki. Co? Gdzie te leki są? Buchły. Tutaj T-Rex jest. No to teraz to już kiepsko. Co ja w ogóle zrobiłem? Ale chyba rozwaliłem tego Ferala Zeda, czy jak to tam się nazywa, nie pamiętam. Jeden tak chyba. Tu po lewej. Strasznie tego dużo jest. Tu po lewej. Ciągle przychodzą nowe, no kurde, co wybijasz, to przychodzą. Może jak zejdę z tego auta, to w końcu się przestaną pojawiać, ale one chyba wychodzą z tych wszystkich, kurde, budynków tutaj obok. Jeszcze ten wybuch to na pewno ich przywołał. Mission aborted, the old farmhouse. Mission aborted. Czyli doktora zabiję. Przeze mnie zginął doktor w takim razie. Bo przyjechaliśmy tutaj na te dinozaury. To jednak nie było przeznaczenie, tylko po prostu pierdolowa kość moja. No nie, się ciągle pojawiają nowe, kurde no. Chyba ginął, nawet tak do końca w głowę im nie strzelam, mi się wydaje. Nie wiem, czy na pewno z tłumikiem strzelam. Chociaż ogólnie tłumik, nawet jak mamy broń z tłumikiem w rzeczywistości, to i tak ona wydaje odgłosy. O, może tutaj będzie akurat misja. Dobra, zaznaczamy tutaj wszystko. Aha, horda zombie obok, no to ładnie. Przydałoby się szybko jakiś lek znaleźć. Tutaj mamy tego T-Rexa, fajnie to wygląda. Mamy tutaj T-Rexa, wszystkiego jeszcze chyba nie zaznaczyłem, bo powinno tutaj być taka notka chyba. Czekajcie, czego ja w takim razie mogłem tutaj nie zaznaczyć, bo wydaje mi się, że tu wszystko już jest. A ja muszę szybko tą hordę chyba wyeliminować. No nie wiem, o co chodzi. Tak za bardzo nie mogę dostawać hitu, bo stracę kolejną postać, która jest jakoś tam wylevelowana. Dlatego na stamina też uważajmy. Nie wiem, czy ta horda tutaj przyjdzie. How are things on the home front? Tense. People are starting to get antsy, what with the crowding and all. I'll swing by when I get the chance. We'll talk about it. No i szkoda, że nam ten doktor zginął. Wydaje mi się, że w tym plecaku może będą jakieś fajne rzeczy. Zobaczymy zaraz, jaka misja nowa się pojawiła. Tych misji jest naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, czy przypadkiem to nie jest tak, że one nie są w ogóle... że się nie kończą tak naprawdę. No tutaj jakieś misje nowe się pojawiły, ale poza tym, no to tutaj są te dwie misje do wykonania, tutaj jakieś przeszukiwanie i tak dalej. Także no szkoda. Musimy teraz tutaj na drugą stronę pójść. Dobrze, że już się uleczyłem.
Może jakiegoś dinozaura zombie. O, to by było dobre, kurde, to by było niezłe, jakieś dino zombie. A to taka oszukana jest ta miejscóweczka, chyba jeszcze tutaj. W ogóle jest tak gorąco, słuchajcie, bardzo ciężko się teraz nagrywa. A tam jest ten teren. O, fuck, nie przeładowałem. No wypierdalaj, nie? Nie mam przeładowanej broni, nie wiem co ja teraz zrobię. Nie idzie za mną. Poczekajcie, przeładuję. A właśnie, bo to trzeba tak przeładowywać, że musisz przytrzymać, że ten rewolwer masz tak jakby. A ja muszę znaleźć kolejne leki i zaraz go jeszcze tam pokonać. Może teraz go zastrzelę, ale jak na mnie skoczy, to na pewno już zginie mi ta postać. Tak kurde ciężko mi trafić w ten łeb jego. Ile ty masz czasu przeładowywać do jasnej cholery? Skacze na mnie, kurde. O, to było zajebiste. O kurde, to było niezłe. To było niezłe, zajebiście się udało akurat. No i tam już kolejne zombiaki. No samochód odpalony. To jest horda, ale chyba się nie muszę przejmować, czy muszę? Tutaj mało przeszukałem. Tutaj w ogóle bardzo dużo jest do przeszukania, tak w sumie, jakby nie patrzeć. Zobaczmy, co tutaj jest w środku. Ja mówię wam, tak jest, kurde, ani w nocy, ani w dzień się nie da nagrywać, bo trzeba tak, musi być okno zamknięte, żeby nie było za bardzo słychać tego, co jest z tyłu. Do pokoju, komputer też wiadomo, że latem to się bardziej grzeje. Więc tą cieplejszą temperaturę na zewnątrz musi odprowadzać, masakra jakaś, nie? Dobra, sprawdźmy, co my tutaj możemy jeszcze zrobić ewentualnie, no oprócz tych przeszukiwań, to chyba będę musiał wrócić do bazy. I tak też zrobię. Przeszukam tutaj jeszcze kilka tych rzeczy. Tak, żeby jeszcze jakaś misja się pojawiła w tym odcinku. Przeszukaliśmy już tamtą stację benzynową, można powiedzieć. No i tutaj jakaś nowa misja w międzyczasie się odblokowała. Pojedziemy tutaj do jakiejś miejscowości. Czekajcie tylko, żebym ja dobrze trafił. Dobra, zaraz tutaj w lewo. Teraz też tutaj przed chwilą coś tam nowego się pojawiło. No niestety, przypadła ta misja z doktorem. Myślę, że ten doktor by tutaj pewnie dużo rzeczy mógłby pomóc. A my musimy tutaj z kolei przyjechać chyba do tej stodoły. Poczekajcie, to może znowu tutaj tak zajedziemy. Tylko właśnie mam pełny samochód i lepiej, żeby on nie wybuchł. Fully explore this location. Ale ja już mam przeszukane to. Poczekajcie, nie, coś tutaj jest dziwnego. Chyba trzeba to jak najpierw wybić. Albo rozwalić tą butlę. Może zróbmy, że rozwalimy tą butlę. Czekajcie, akurat tam jest zombie. Jednego zabijemy sobie. Nie wiem, czy marnować całą amunicję. Chciałoby się postrzelać trochę, ale ostatnio to... Myślałem, że może ten dom się rozwali czy coś, bo to tak akurat ten znak zapytania w takim miejscu. Chyba muszę wysiąść z samochodu, żeby to mi zaliczyło. No a tutaj dużo zombiaków i jeszcze jest bossu, ja jestem tutaj w pojedynkę, więc trzeba ich chyba porozjeżdżać tymi autami. Dobra, pyk. Gdzie jest ten feral? Idzie tutaj czy się boi? Jest kilka rodzajów tych różnych ferali. Zombiaków też jest w zasadzie dość sporo, więcej niż w 7 Days tutaj mi się wydaje. Jeżeli chodzi o ich różnorodność, tam jest, ale on chyba wyjść coś nie może, to on? Tak, to jest on, dobra. To ten coś, ten też mnie w stacji ten napadł, on się jakoś tam nazywa. O, i tutaj też on jest. Jest jakiś taki chyba wojskowy, jakby coś w tym rodzaju. Dobra. Skąd oni się biorą? Po prostu, no patrzcie, ilu nagle jest, no. Wszystko spoko, tylko że... Oj, ta budla, patrzcie. O kurde, no to się ma. Budla się odespełniła. A wiecie co fajne? Można jechać z drzwiami otwartymi i też ich zgarniać. Spoko opcja. Dobrze, że samochód już jest, siemanko. A ja nie mam czym bić ich. Czekajcie, bo ja tu szedłem.
Czy ja już tutaj właśnie nie byłem przypadkiem ratować tamtego jednego gejka? Jego brata, czy tam jak? To nie jesteś ty? A to nie jest gość, którym ja wcześniej grałem już. Z pięści trzeba będzie teraz klepać się z nimi. Dobra, goście, co my mamy robić? Mam cię wziąć do bazy, bo tutaj po drodze jeszcze jest jeden quest, to nie wiem, czy dasz radę, czy ty jesteś cienki. O ty kurde, to jest boss, weź go. Chleb go, kurde, to jest boss. Ale zajebiście wygląda ten zombiak, mega, i ten atak taki fajny był. Chodź stary, szybko, bo szkoda tych zapasów moich, nie? Także jakbyś był łaskaw, to będę wdzięczny, dziękuję. Zawieziemy te zapasy do bazy. No nie wiem, po prostu chyba dostajemy sygnały od tych niektórych ludzi i oni tutaj przychcą naszej pomocy. Dobra, dostarczyliśmy wszystkich do bazy. Tutaj patrzcie, horda aż pod bazę przyszła nawet. No i oni tu będą strzelać, więc za chwilę będzie jeszcze więcej tej hordy. A my musimy porozmawiać z tym Jacobem, którego przecież ratowaliśmy. Go on road with Jacob. Dobra, bierzemy Jacoba, może się chociaż ktoś przyda tutaj, bo wszyscy inni to tak ogólnie nie za bardzo. Kurde, tutaj jeszcze gdzieś miałem jakąś misję oprócz tej. I tutaj, o właśnie, dobra, to musimy z Jacobem pojechać aż tam. Więc nie wiem, czy mi się to uda w jednym odcinku, bo od razu chciałbym te trzy misje zrobić. Pojedźmy najpierw tutaj chyba, tak, zamienimy sobie samochód. O ile się uda. Weźmiemy tam surowce jakieś może nowe. Zaraz zobaczymy, czy gdzieś tu jakieś auto jest. To jedno tutaj, co jest najbliżej, to sobie zostawiam na jakąś ewentualność późniejszą. Możemy wziąć limity do bajki, nie wiem, zobaczę. Aha, bo tutaj jest coś takiego, że nie możemy dużo rzeczy zrobić dziennie, nie możemy tego przekraczać i trzeba, żeby robić różne rzeczy chyba po prostu. Są jakieś limity tutaj narzucone przez twórców. Więc uważajmy na to, co robimy, nie róbmy po prostu wszystkiego. Dobra, to skoczymy tutaj. Nie wiem, to miasto takie małe, ja ciągle na mapę patrzę, nie wiem czemu. Survival fuel storage. No i też za dużo benzyny im przyniosłem i też im się to nie podoba, że za dużo benzyny. Wszystko źle, słuchajcie, robię. Jak dobrobyt, też niedobrze. Czyli to też takie Polaczki, kurde, chyba w polskiej wiosce jesteśmy, narzekają. Że za dużo, to też niedobrze. No i tutaj włosa, to nie trzeba było brać tamtego, ale się jeszcze przyda. Tam horda z przodu, to uważajmy na tą hordę. No i dawaj, gościu, może się przydać. Wziąłem też nową broń. A, i dobra, i tam trzeba będzie wyczyścić. Dobra, sprawdźmy wszystkie pokoje zaraz, ale tam na pewno będziemy musieli poczyścić za chwilkę. One już się schodzą i też Screamer. To trzeba do samochodu, bo no bo będzie po prostu troszeczkę za ciężko. Te Screamery to szczególnie, że nie można do nich za bardzo podejść na blisko, bo zaczynają ten swój okrzyk godowy. O właśnie. Wezwał swoich kolegów. Nie, tam drugi jest. A tak, bo jak jest taki Infestation, nawet taka gra była, ale słaba bardzo. No to są dwa zazwyczaj, te Zedy, Ferale, Screamery. Trzeba ich pokonać. O kurde, takiego grubego to jeszcze nie widziałem. O kurde, ty! Samochód cały się rozwalił. No to grubo. Normalnie aż mi opony pękły. What the fuck, gruby! Kurde, ty to jesteś. Samochód cały rozwalił. Dobra, my tutaj mamy w ogóle złomowisko samochodów, więc zostawimy. Weźmiemy później tamtego drugiego. No to trzeba uważać na takich najgrubszych. Czyli widzicie, im grubszy zombiak, tym bardziej samochód może nam chyba uszkodzić. No i uważajmy na Screamera. Tutaj Screamera to trzeba będzie raczej... w ten sposób załatwić. Dobra, i ten teren będzie już oczyszczony, jak tutaj wejdziemy. O kurde, ty!
i wszystkich tylko wybijemy, którzy są w okolicy. No i dobra, i tu jest wyczyszczone, tylko trzeba będzie jeszcze przeszukać później i wziąć ten cały asortyment. A my wracamy do tego domku, który mieliśmy tutaj przeszukać, bo tu chyba są zapasy na rozbudowę bazy. To sobie je weźmiemy. Mam nadzieję, że kiedyś się uda ten miasto całkowicie wyczyścić, bo już naprawdę tego jest sporawo. Czegoś tutaj nie wziąłem. Możemy wziąć na razie ten plecak, ale on raczej mi się nie przyda do niczego. I tutaj pewnie będą rzeczy, żeby do samochodu wrzucić. Aha. Tak. To te surowce są w zasadzie chyba najważniejsze do wszystkiego. Nie wiem w zasadzie po co jest benzyna. Chyba do wytwarzania tych różnych klein mołotowa i takich rzeczy, bo tak ogólnie to jeszcze mi się jakoś tam specjalnie nie przydała. Dobra, przeciążyłem się. Ale biega żwawo, mimo że przeciążona jest. Możemy zostawić trochę rzeczy, bo pewnie zaraz będę miał pełny plecak, to żeby od razu wszystko to przeszukać, to tak zrobimy. Okej, okay, dobra, i tutaj tak. Zobaczmy, co jeszcze tutaj jest. Tutaj nic, wszystkie pokoje trzeba po prostu przeszukać. No i to chyba jest ostatnia skrzynka. Zobaczymy, czy coś jeszcze jest. I będzie można się przygotować na misję już do tego miasta, bo tam rzeczywiście trzy questy aż są, to trzeba po prostu zrobić. Nic tu już więcej nie zostało. To przy okazji chyba ten domek obok by można było wyczyścić, to już to miasto będzie praktycznie nasze. Okej, okay, to tak jest zrobione. Wezmę to i to po prostu można sobie zniszczyć. Nie wiem, czy niszczenie tych wszystkich przedmiotów coś daje, czy nie daje. Nie wiem, jakąś umiejętność, czy jakieś może surowce można odzyskać, ale to chyba tak niestety nie działa w tym przypadku. Nie bym się tutaj ustawił pod bramą, żebyśmy mogli od razu do tego magazynika ładować rzeczy. Już kogoś tu głośnego słychać, ale to było wyczyszczone przed chwilą, więc nie powinno być jakichś większych problemów. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nie. Gdzieś chociaż jedna musi być. Gościu, weź co? Kurde. Co za hamowe odwalasz, typie. Ale te bronie też warto zbierać, bo później, może później już nie będę musiał, wiecie, lutować jakieś tam rzeczy. Kurde, no naprawdę, co za fiut. Jeszcze damy, nie chcę przepuścić. To bym chciał mnie zablokować, może gwałciciel jakiś. No i nie wiem, czemu tutaj mi się jeszcze wyświetla, że nie przeszukane. Czy ja czegoś nie widzę tutaj? A wiecie co, wiem o co chodzi. A, ty gościu podbiegniesz? Chodzi o to, że tutaj po prostu można zrobić bazę i chyba taką nawet sporo, bo zobaczcie, tutaj jest mur i taką w miarę okej, okay, ale nie mam chyba surowców wymaganych, albo ludzi, albo nie wiem, czegoś tam po prostu nie mam. A może też trzeba tutaj przeszukać tą miejscówę, bo ona jest ostatnia tutaj w okolicy i może tutaj te surowce też się znajdą, zaraz zobaczymy, albo... Dobra, weź tego zombiaka, bo ja nie mam siły już na nich. A ja będę mógł tutaj sobie przeszukać szafeczki elegancko. Tylko nie zgin tam, bo mamy z tobą misję, kurde, do tego miasta. No, tak średnio idziesz. Dałbym się mu pomóc. Dobra, poradził sobie elegancko. Okej, tutaj mamy jeszcze jakieś pokoje, tutaj w tym pokoju jest pusto, tam nawet okno zacząłem zabijać, ale też nic nie dało, więc chyba potrzebuję 30 tam było surowców budowlanych, nie wiem czy aż tyle w ogóle będę miał tutaj ze sobą. Dobra, ale coś tam się zaraz znajdzie, plecaki też zbieramy, bo jak później oni giną, to następni też je mają, dzięki temu mogą je zbierać. Tutaj mamy wyczyszczone, zaniosę te rzeczy, ryby. No i słuchajcie, wracamy do bazy, już tam więcej nie miałem miejsca, żeby przeszukiwać. Tam jest gruby i on jest blisko bazy, to chyba nie za dobrze. Albo czekajcie, wejdę w samochód, bo oni tutaj przychodzą. No i ten gruby, to ja nie wiem, co my z nim zrobimy zaraz, bo trzeba będzie go chyba tak tutaj troszeczkę ręcznie zabić. Myślę, że i z pistoletu by było kiepsko. A ten samochód bardzo słabo jeździ, ten jest chyba najgorszy ze wszystkich. Taki jest akurat średnio ciekawy, muszę przyznać.
A nas czeka jeszcze daleka wyprawa, a ten gruby kurde tutaj, nie wiem, chyba muszę go zabić, bo wtedy być może, jeżeli ja bym wyruszył gdzieś na misję, to mogłoby być tak, że on by zaatakował tą bazę, więc chyba lepiej być akurat w środku. Możemy jeszcze tutaj chyba ulepszyć coś, albo zrobić właśnie drugi outpost, nie wiem. Bo chciałem tam zrobić outpost, chyba że ja tam będę musiał zajść na chwilę i wtedy dopiero można zrobić outpost. To nie będę marnował tych surowców, które teraz zużyłem, bo te outposty chyba będą potrzebne do czegoś. Tutaj na przykład tak możemy zrobić. A w następnym odcinku jedziemy tutaj, tam będzie, no nie wiem, czy będę mógł zrobić też te inne misje, czy tylko z nim tam zrobić tą przejażdżkę. Sama przejażdżka myślę będzie fajna. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, łapka w górę, komentarz i subskrypcja z dzwoneczkiem. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam Was, do zobaczenia, cześć.